SMA jest chorobą genetycznie uwarunkowaną, związaną z jedną konkretną mutacją w konkretnym genie, tak zwanym genie SMN1. I w wyniku tej mutacji dochodzi do obumierania motoneuronów rdzenia kręgowego i wtórnie do osłabienia i zaniku mięśni. Jeżeli chodzi o epidemiologię, rocznie szacujemy, że w Polsce rodzi się około 50-55 dzieci z rdzeniowym zanikiem mięśni. Mniej więcej połowa dzieci choruje na tak zwaną postać ciężką, SMA1, chorobę Werniga-Hoffmana, i około 90% z tych dzieci z tą ciężką postacią umiera bądź rozwija niewydolność oddechową przed drugim rokiem życia. Także to jest bardzo ciężka w swoim przebiegu choroba. Wszystkie dane mówią, że im wcześniej włączymy leczenie, tym lepsze będą efekty tego leczenia, tym lepszy możliwy rozwój dziecka, w zasadzie prawdopodobnie zupełnie prawidłowy. Tak? W związku z tym bardzo nam zależy na tym, żeby właśnie włączyć rdzeniowy zanik mięśni do ogólnopolskiego programu badań przesiewowych, czyli żeby wszystkie noworodki były rozpoznane w tym okresie noworodkowym i te, które chorują, miały włączone leczenie. Badanie NURTURE to jest ostatnie badanie kliniczne, które zostało opublikowane na SPINRAZie, czyli na nusinersenie. Badanie dotyczy 25 noworodków, u których włączono leczenie przed ukończeniem 6 tygodnia życia, jeszcze w okresie przedobjawowym, czyli w sytuacji, kiedy jeszcze objawy rdzeniowego zaniku mięśni się nie pojawiły, ale wiadomo było już z badań genetycznych, że te dzieci mają 2 lub 3 kopie genu SMN2 i będą chorować albo na typ pierwszy, albo na typ drugi rdzeniowego zaniku mięśni. I spośród tych 25 dzieci, które włączono do leczenia, po 2 latach obserwacji, wszystkie te dzieci uzyskały kamienie milowe odpowiednie dla swojego wieku. Większość z tych dzieci, wszystkie dzieci siedziały, a większość z nich chodziła, co jest absolutnie nieosiągalne dla naturalnego przebiegu rdzeniowego zaniku mięśni, zarówno dla postaci pierwszej, te dzieci nigdy nie będą siedzieć, nieleczone, a dla postaci drugiej nigdy nie będą chodzić. A tutaj większość z tych dzieci chodzi, więc my jesteśmy w takim, no można trochę powiedzieć, szoku, że kreuje się zupełnie nowy fenotyp tych pacjentów, tak? Czyli że pacjent, który ma rdzeniowy zanik mięśni i zostanie rozpoznany bardzo szybko i zostanie włączone leczenie, ma szansę na to, żeby być zdrowym dzieckiem.